Pan poseł tak, Tomasz Szymański, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo, mieliście okazję, panie ministrze, przyjść na tajne posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji i wyjaśnić wszystkie zagadnienia z tą sprawą, która wydziała się w Komendzie Głównej Policji z panem komendantem na czele. Szanowni państwo, to, co się dzieje w strukturach policji, polskiej policji, to jest dramat. Wczoraj na Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji pan minister Wąsik poinformował, że w samym styczniu wpłynęło 966 raportów odejścia na emeryturę. To jest wierutne kłamstwo. Z samego Podlasia wiemy, że ponad 100% więcej jest takich wniosków, a w samym garnizonie lubelskim blisko 400 policjantów zgłosiło chęć odejścia na emeryturę. Dramatyczna sytuacja z pracownikami cywilnymi służb w policji. Blisko 60% tychże pracowników otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Co więcej, mamy taką sytuację, że za chwilę już są takie sygnały, że nie płacicie zobowiązań. Polska policja nie płaci zobowiązań. Rolujecie wydatki z poprzedniego roku na ten rok. Za prąd, za gaz, za benzynę. I co z tego, że są nowoczesne radiowozy, ale nie ma kto wlać za nie paliwa, nie ma pieniędzy na paliwo. Poza tym 5000 funkcjonariuszy pracuje za biurkami. Dziękuję. Czas najwyższy, żeby te obowiązki realizowali pracownicy cywilni, dobrze wynagradzani. A funkcjonariusze panie policji pośle, niech idą strzec bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli minister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Mariusz Kamiński. Zapraszam, panie ministrze. Krótko w sprawie nieobecności mojej na komisji. Otóż, panie pośle, jeżeli organizuje się komisję we wtorek przed południem, wiedząc, że zawsze w każdy wtorek zbiera się rząd, a tego dnia akurat były dwie ustawy przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przyzna pan, że mam prawo pełne wysłać w pełni kompetentnego informacyjnie jednego ze swoich zastępców, żeby przekazał komisji właściwe informacje. Więc proszę organizować w porozumieniu ze mną. Proszę organizować w porozumieniu ze mną. Teraz druga sprawa. Mówi pan o odejściu funkcjonariuszy z policji. Otóż działania, które podjął nasz resort, między innymi wprowadzenie i opracowanie i wynegocjowanie też kształtu ze związkami zawodowymi nowego dodatku motywacyjnego, mają na celu wycofanie tych podań, które zostały złożone i to ma miejsce. Na koniec miesiąca dopiero będziemy mieli pierwsze wiarygodne dane na temat odejść, ale chcę pana zapewnić, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje i te odejścia, które są, one nie są spowodowane tym, że w służbach dzieje się źle, że w wojsku dzieje się źle. One są spowodowane tym, że w tym roku jest wyjątkowo atrakcyjna waloryzacja emerytur. Tak, rząd zadbał o waloryzację wysokie emerytur w Polsce w ogóle i o los emerytów, ale to oczywiście dotyczy również emerytów mundurowych. Jest to wyjątkowa okazja, natomiast system, który stworzyliśmy, powoduje, że tych odejść nie będzie tak dużo, jak mogłoby być, bo my przewidujemy i rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy z funkcjonariuszami, tak będzie zawsze. I absolutnie nie ma żadnych podstaw, żeby obawiać się nadmiernej, grożącej wykonywaniu zadań ustawowych przez służby liczby odejść ze służb. Co roku odchodzi kilka tysięcy funkcjonariuszy. Co roku. A stan kadrowy, rzeczywisty stan kadrowy polskiej policji jest najwyższy w historii. Najwyższy w historii. Przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy, nie etatów, ale funkcjonariuszy. Zawsze były to tylko etaty puste. Mamy. Panie pośle, proszę się nie obawiać. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że nie będzie benzyny na to, żeby radiowozy mogły. Płacimy w momentach właściwych, nie ma z tym żadnego problemu, a jeżeli się pojawiają jakiekolwiek problemy, to są one szybko i efektywnie rozwiązywane. Tak będzie i nie ma żadnego zagrożenia w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do kolejnego pytania.